tutaj nie było, temperatura około 0 stopni. My zawody robimy, pierwszą konkurencję kończymy. Jeszcze 4 przed nami, także się dzieje. Po prostu lubimy to robić. Ogólnie się tak zdaje, taki stereotyp, że w zimie to zawodów strongman nie ma, bo to zawsze wszystko na zewnątrz, w otwartym tym. Ale tu jednak pokazujemy, że my w zimie też dźwigamy. No chłopaki przyjechali właśnie z Lublina. Tu od nas miejscowi Darek, Robert, Adrian, ja. Tu jeszcze też Bartek od nas z teamu przyjechał. No i jeszcze Robert przyjechał też z Łukowa. Ogólnie no tak z województwa lubelskiego, ogólnie zimowe zawody o Puchar Wójta Gminy Międzyrzec. Przenosiliśmy joka, czyli to takie nosidło na plecach o wadze 250 kg w minutę na jak największą odległość. Mój wynik to około 64 metry, w tej chwili prowadzi Maciek, ma około 80 metrów. I teraz jeszcze właśnie ruszył Bartek. Przed nami jeszcze tutaj taką ramę będziemy nosić. Konkurencję parkową, 4 elementy. Tak zwany kaczy spacer, no i konkurencja na koniec, uchwyt Herkulesa. Ogólnie był dobry, ja miałem 2 starty za granicą. Standardowo też żeśmy robili zawody w Kąkolewnicy. To już się przyjęło, już robiliśmy bodajże 4. edycję. O, tu widać właśnie na filmie, że to my z ciężarem tym truchtamy. Sędzia obok prawie biegnie. I to będziemy mieli przenieść jak najszybciej na dystansie 30 metrów tą ramę, 240 kg. I będziemy ją nieść, tak jak tutaj Bartek nosił odległości, no to 3 te odległości. To będą ogólnie konkurencja barkowa i to będzie ostatni element, tabelka. Ona waży 100 kg, przed nią będzie jeszcze do podniesienia hantel o wadze 60 kg. Mniejsza belka, ale też o wadze 100 kg. I taka sztanga Axel Gryf jako pierwszy element, też 100 kg. No ten uchwyt Herkulesa, no to będziemy robić na koniec, ale tam jeszcze z tyłu właśnie stoją te opony. No to też w zimie te opony to tak na odstawkę, bo to do nich się trzeba bardzo dobrze rozgrzać. O, to co widzimy teraz, no to najpierw miała 300 kg, później ja na potrzeby treningu ją dociążyłem i teraz tak jak stoi ma 420 kg. Mało ci tych 300 było? No mieliśmy na zawodach 450, to tak chciałem się przygotować na trochę cięższy. Są puchary za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. I tam dodatkowe są jeszcze puchary za po prostu za udział. Że każdy zawodnik z pustymi rękami nie wychodzi.